Przed wyjazdem na ryby dobrze jest przygotować odpowiednio swój sprzęt, żebyśmy nad wodą już nie musieli się bawić w jakieś bardzo drobne udoskonalenia tego sprzętu. Doskonałą rzeczą są tak zwane tippet ringi, czyli malutkie, okrągłe, metalowe kółeczka. Do czego one służą? Występują w dwóch wielkościach, o mniejszej i większej wytrzymałości i służą do zakańczania przyponów muchowych. Jeżeli mamy koniczny przypon zżyłkowy, to po pewnym czasie ten przypon zaczyna się skracać przez dowiązywanie coraz to dalszych kolejnych żyłek już końcowych do muszki. Żeby temu zapobiec, można taki przypon żyłkowy zakończyć po prostu tippet ringiem. Te kółeczka, żeby się nie pogubiły, są tutaj nałożone na taką mini agrafkę. Wkładamy żyłeczkę w taki jeden mikroring i po prostu wykonuje węzeł, zwykły węzeł wędkarski. O. Zaciągamy go. I teraz mogę już spokojnie odpiąć sobie agrafkę, wyciągnąć jeden mikroring przywiązany już do przyponu żyłkowego. I do tego przyponu wiążę końcową żyłkę ze sztuczną muszką. Większe kółeczka służą nam do grubszych przyponów. Gdybym na przykład stosował przypony na szczupaka Ice Leader, to tutaj już musi być większa wytrzymałość całego zestawu i takie większe kółko lepiej nam posłuży do zakończenia tego przyponu. Niezastąpione te kółeczka są wówczas, jeżeli stosujemy tak zwane polilidery. Polilider jest to jakby przedłużenie linki muchowej. Również jest on koniczny, ale jest zbudowany na zwykłej żyłce wędkarskiej. O, żyłka wychodzi tak jakby z cieniutkiej już linki muchowej. Jeżeli bym wiązał bezpośrednio do tej żyłki następne przypony, no to ta żyłeczka szybko mi się skróci i musiałbym ściągać tą otulinę, która tworzy linkę. Żeby temu zapobiec, to właśnie taki przypon również zakańczamy mikroringiem i do tego mikroringu już znowu wiążę żyłkę odpowiedniej długości, która stanowi już przypon końcowy.